Podjąłem się wyprawy łodzią wiosłową przez Ocean Spokojny pomiędzy japońskim portem Choshi a wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. Im dalej od brzegu, tym jest lepiej. Przynajmniej dla takiej malutkiej łódeczki jak ta. Tu jest wiele rzeczy nieprzewidywalnych. Te wszystkie skały, które tutaj mam po drodze, mielizny. Wybrzeże Japonii jest najeżone skałami. Także wszystko zależy, właściwie cały projekt, od dzisiejszego dnia też. Moja łódka była prototypem, bo tak to można nazwać. Budowałem ją tutaj zupełnie w oparciu o domysły. Zarówno ja, jak i konstruktor wiedzieliśmy już, gdzie mamy popłynąć, ale tak dokładnie nie mieliśmy tego doświadczenia, które zapewne już mamy teraz. Ocean, który znałem z pokładu statku, w tym wypadku nie był takim oceanem, który oglądałem, że tak powiem, z pokładu łodzi. Pewnego popołudnia, kiedy ocean był zupełnie spokojny, wstałem, wyjrzałem, co przed dziobem i zobaczyłem na horyzoncie chmury. Chmury zapisywane jako CB, cumulonimbus. Chmury te poprzedzone były wielkimi wałami, że tak powiem, wałkami innych chmur. Zrozumiałem oto, skąd ta cisza. Zrozumiałem, że zbliżam się do niskiego ciśnienia. Zwiastowało to oczywiście burzę. Burty poobijane, wszystko. Ja już też po folii poobijany jest. Człowiek, który jest w beznadziejnej sytuacji, bardzo złej, sam nie wierzy w swoje nieszczęście do samego końca. Podobnie było w mojej sytuacji. Niestety prognozy pogody się bardzo źle układają. Dzisiaj miałem bardzo duży, parogodzinny sztorm połączony z burzami, z tym opadem. Po 24 godzinach kontaktu mojej żony z japońską strażą przybrzeżną, Japończycy zgodzili się na to, że zabiorą moją łódkę na hol i odholują w kierunku Japonii.